Proszę Państwa, naszym gościem jest pani Anna Bieleń-Żarska, kiedyś rakieta numer jeden polskiego tenisa, teraz trenerka tenisa, która pracuje na Long Island, prawda? Witam serdecznie. Witamy serdecznie. Czym się zajmujesz na Long Island? Pracuję jako trenerka tenisa, tak jak wspomniałeś, z czołowymi juniorami w Stanach, w akademii tenisowej, która nazywa się Robbie Wagner's Tournament Training Center w Glen Cove na Long Island. I kim są twoi podopieczni? Pracuję głównie z juniorami w wieku od 12 do 18 lat. Moja najlepsza zawodniczka jest sklasyfikowana obecnie numer 14 w Stanach. Aniu, jakie kwalifikacje trzeba mieć, żeby zostać w Stanach Zjednoczonych trenerem tenisa? To znaczy, do takiej akademii na pewno wybierani są najlepsi trenerzy i na pewno patrzą na zaplecze zawodnicze, czyli do pracy z zawodnikami wyczynowymi wybierani są trenerzy, którzy na przykład sami byli zawodnikami. No i oczywiście tacy, którzy mają też wykształcenie trenerskie. A zdobywałaś wykształcenie trenerskie już tutaj, prawda? Tutaj znaczy, zaczęłam w Polsce, ale na pewno większość moich certyfikatów zdobyłam tutaj w Stanach. A co się stało, że pojawiłaś się tutaj, że przyjechałaś do Stanów? W momencie, kiedy przyjechałam tutaj na turnieje, między innymi na US Open w 2000 roku, pojawiło się już dużo propozycji pracy. I no, ostatecznie skorzystałam z propozycji właśnie mojej akademii, gdzie teraz pracuję, Robbie Wagner's Tournament Training Center. I kto jest twoim sukcesem trenerskim największym? No tak jak wspomniałam, moja zawodniczka Alexa Graham, która jest klasyfikowana numer 14 teraz w Stanach, jest to moja najlepsza zawodniczka, ale prowadzę również dużo jeszcze innych dziewczyn, które są na przykład w 10, w 20 tutaj we wschodnich Stanach, jak również w pierwszej 50 w Stanach. A powiedz nam, jaka jest, wiem, że to zabrałam to pytanie Tomkowi, ale trudno, będzie musiał z tym żyć. Powiedz Aniu, jaka jest kondycja amerykańskiego tenisa w tym momencie, bo za nami US Open, prawda? I no, Amerykanów nie było zbyt wielu. No poza Serena Williams. No, mój Boże, no to niestety, no to już jest, zmonopolizowała rynek, no. Znaczy, jeżeli chodzi o system amerykański, to na pewno jest jeszcze w tej chwili ukierunkowany na tenis uniwersytecki. To znaczy, zawodnicy trenują, no głównie po to, żeby dostać stypendium na przykład na dobrej uczelni. No i wydaje mi się, że po prostu za późno zaczynają startować w turniejach profesjonalnych. Aczkolwiek amerykański Związek Tenisowy stara się to zmienić i coraz więcej młodszych zawodników startuje już w turniejach profesjonalnych. No i nie ukrywam, że ich celem jest zwiększenie liczby zawodników w pierwszej setce WTA i ATP. Bo w odróżnieniu od innych dyscyplin sportowych, tak naprawdę moment, w którym kończy się college, w przypadku tenisa to już jest trochę za późno, żeby zaczynać karierę zawodniczą, w odróżnieniu od NBA na przykład, czy futbolu amerykańskiego, czy hokeja, gdzie zawodnicy kończą college i mają pełne szanse rozwoju i gry w profesjonalnych ligach. 22-letni czy 21-letni tenisista, tenisistka, to już jest właściwie w pełni kariery. Dokładnie, także to jest ten problem w tenisie, że trzeba zacząć startować w turniejach profesjonalnych w wieku 14-15 lat i to właśnie jest, to dzieje się w Europie, natomiast w Stanach właśnie czekają za późno i jest problem, prawda? Może stąd po prostu tak wielu europejskich tenisistów właśnie widzieliśmy teraz. Tak, na pewno patrząc na pierwszą setkę WTA i ATP, na pewno w 90 praktycznie procentach są to zawodnicy europejscy. Praktycznie no, maksymalnie 10 osób WTA i ATP jest sklasyfikowane ze Stanów. Ale tak jak mówię, amerykański Związek Tenisowy stara się to zmienić i coraz więcej młodszych zawodników startuje w tych turniejach. Dużo dzikich kart jest przyznawanych do właśnie 14, 15, 16 latek czy dla chłopaków również w turniejach ATP. Także wydaje mi się, że w ciągu 10-20 lat na pewno się to zmieni. Masz jakieś zawodniczki polskie czy polskiego pochodzenia? Obecnie nie, ale nie ukrywam, że chciałabym. I w naszej akademii było paru zawodników, to byli głównie chłopacy, ja pracuję głównie z dziewczynami, ale na pewno chciałabym. Czy gdyby ktoś z naszych widzów miał córkę, która dobrze gra w tenisa, mógłby się do ciebie zgłosić? Tak, absolutnie. Informacje o naszym centrum szkoleniowym można znaleźć na internecie. Tak. Poza tym masz swoją stronę internetową, tak, mam, prawda? Również swoją stronę internetową, gdzie absolutnie można znaleźć informacje. A skoro już mówiliśmy o kondycji amerykańskiego tenisa, to jak właśnie
jak byś określiła kondycję obecną polskiego tenisa dla odmiany? Wiesz, no to sam z tej szkoły wyszłaś, prawda? To ona sprawiła, że odniosłaś tyle sukcesów. No jak to teraz wygląda, twoim zdaniem? No, wydaje mi się, że wygląda dobrze. Zwłaszcza no, siostry Adwańskie i Jerzy Janowicz wypromowali tenis na pewno i na pewno dużo młodych ludzi trenuje teraz, bo widzą, że to jest przede wszystkim możliwe, bo te lata, kiedy ja zaczynałam jeszcze grać, to był tak zwany, no Kasia Nowak, na przykład Kasia Nowak, Kasia Teodorowicz, to był taki pierwszy rocznik, który przebijał się na arenie tenisa światowego, także dla nas, ja byłam praktycznie kolejnym rocznikiem, także dla nas to było wszystko takie nowe, wszystko było obce, trudne, nie było internetu, nie było nawet dobrych rakiet, był problem ze wszystkim, a teraz to wszystko jest łatwiejsze, także ci młodzi ludzie, którzy widzą, że o, siostrom Radwańskim się udało, czy Jerzemu Janowiczowi, na pewno tak wszystko jest bardziej dostępne. No problemem Polski jest klimat, brak kortów do gry przez cały rok i tak naprawdę chyba brak też konkurencji, to znaczy trenowanie w Polsce we własnym sosie nie służy rozwojowi. Znaczy i tak i nie, bo na pewno na przykład można pojechać do Czech, czy pojechać do Niemiec, czy do Austrii, wszystko jest takie w zasięgu. Czyli to jest, wydaje mi się, łatwiejsze niż teraz, tak jak widzę w Stanach, gdzie wszędzie trzeba lecieć samolotem, gdzie na każdy turniej jest to duża wyprawa. Na przykład w Europie to jest dużo łatwiejsze, bo w ciągu 2-3 godzin jazdy samochodem można dojechać w różne miejsca, czy treningowe, czy dojechać na turniej, także to na pewno jest łatwiejsze. No aczkolwiek, no, na pewno klimat nie sprzyja, bo nie ma jeszcze aż tylu hal, nie ma tylu możliwości, zwłaszcza do trenowania w zimie, także to na pewno. I ciągle jest to sport, który wymaga dużych inwestycji rodzicielskich. Absolutnie, ale podobnie tutaj w Stanach, Tutaj ceny też, są, tak, tutaj, ceny tutaj są bardzo wysokie. Ceny sprzętu czy ceny zajęć? Ceny trenera przede wszystkim, ceny trenera, ceny hali, także to jest podobne. Amerykański Związek Tenisowy, podobnie jak Polski, pomaga tylko tej grupce najlepszych zawodników, powiedzmy. To jest liczba 15 czy 20 w całym kraju, także cała reszta niestety musi być sponsorowana przez własnych rodziców. Jak wygląda system zdobywania uprawnień trenerskich w Stanach Zjednoczonych? To znaczy zaczyna się od podstawowych certyfikatów, czyli w wolnym tłumaczeniu tak pierwsza, druga klasa trenerska, klasa mistrzowska. Także ja zdobyłam trenerską klasę mistrzowską i później zostałam dwa razy wybrana do elitarnych programów trenerskich. W zeszłym roku ten program nazywa się USTA High Performance Coaching Program, który odbywa się 2-3 razy do roku. Wybieranych jest 20-30 trenerów. Także ja dostałam się na program do Kalifornii w zeszłym roku. Oraz w tym roku dostałam się do kolejnego programu, który odbywa się na US Open. Tylko raz w roku, tylko 20 trenerów. Najlepszy. Śmietanka, śmietanek. Tylko absolutnie, to już jest najbardziej elitarny program. Mieliśmy zajęcia na przykład z Iwanem Lendlem, który jest trenerem Andy'ego Murraya. Mieliśmy zajęcia z Paulem Anacon, który jest trenerem Rogera Federera oraz z Davidem Neinkinem, który jest trenerem Sloane Stephens. Także i czego się można od takich... No właśnie. Bardzo dużo można się nauczyć przede wszystkim. No jak wygląda ich system szkoleniowy, jak wyglądają treningi na co dzień, można zadać wszelkie pytania. Mówią prawdę? Mówią prawdę. No właśnie, ci ściemniają. Nie chcę sprzedawać swoich sekretów. Wydaje mi się, że tak. A czy masz już swój system treningowy, już opracowany, swój autorski? Tak, no ja jestem na pewno ze szkoły europejskiej, także ciężka praca, na pewno ten trening jest bardzo, bardzo dobrze zorganizowany, ale to na pewno było fantastycznym doświadczeniem właśnie usłyszeć o tych najlepszych trenerów na świecie, jak wygląda ich praca na co dzień. No właśnie, bo jak takie 14-15-letnie dziewczyny godzą naukę z takim ciężkim treningiem, bo to nie jest takie pasywne, jednak tego tenisa trzeba grać ile? Dwa razy dziennie przynajmniej, raz dziennie? No obecnie te czołowe juniorki już trenują nawet 6-7 godzin dziennie. Także czyli przynajmniej 2-3 sesje na korcie po 2-3 godziny. Jak ciężka praca, to ciężka praca, ale miała raz. Ja wiem, ale jak one to godzą po prostu, bo jednak do tej szkoły chcą chodzić. Nawet jeżeli nie pójdą na college, pójdą do profesjonalnego turu, to w końcu to są bardzo inteligentne osoby, właśnie z tenisistkami czy tenisistami. W odróżnieniu od innych dyscyplin sportowych rozmawia się bardzo łatwo. No bardzo, bardzo przepraszam, ale jest różnica między rozmową z futbolistą amerykańskim a z tenisistą. No, mówię tak o tym, że po prostu... No ja wiem. Ci ludzie jakoś chcą się kształcić. Moje pytanie do tego zmierza. Tak. Jak one to godzą? To znaczy, no niektóre tenisistki na pewno do końca zostają w szkole, ale nie ukrywam, że większość, ta czołowa 15-20 nie chodzi do szkoły, tylko... W Stanach jest zorganizowany tak zwany homeschooling, także jest system uczenia się internetowego. Także wygląda to w ten sposób, że nie chodzą do szkoły, tylko wszelkie zajęcia są komputerowe.
A czy młoda osoba, która ma talent i zaczęła trenować w wieku, dajmy na to, nie wiem, właśnie kiedy powinno się zacząć trenować tenis, żeby móc osiągnąć sukces, liczyć na to, że może coś z tego wyjść? Im wcześniej, tym lepiej. Najmłodsze dzieci zaczynają już w wieku 3 lat. Także najmłodsze zajęcia są tak zwane Pee-wee classes od 3 do 4 latek. Także im wcześniej, tym lepiej. Zresztą mój własny synek Sebastian zaczął w wieku 2 lat trenować, także... I śmiga. Także, tak. Się urodził z rakietą. Właśnie, ponieważ wspominaliśmy o tym, że jest to nadal dosyć ekskluzywny i drogi sport, to czy rodzice dziecka, które wykazuje naprawdę dużo, dużo talentu do tej dziedziny sportu, czy może liczyć na jakieś dofinansowanie, czy może liczyć na jakąś pomoc, czy to państwa, czy to fundacji? Jakiś, czy orientujesz tak, się znaczy Amerykański Związek Tenisowy na pewno ma kilka ośrodków szkoleniowych, między innymi jeden jest tutaj na US Open Flushing i dla najlepszych zawodników na pewno jest jakaś pomoc. Oni organizują też darmowe programy, darmowe treningi, jakąś przyznają pomoc finansową również, ale to na pewno jest to pomoc tylko dla tych najlepszych. Wszystko zależy od celu, prawda? Bo na przykład, żeby uczestniczyć w tenisie tutaj na przykład szkolnym, żeby grać w high school czy middle school team, no to myślę, że to nie byłby aż taki wydatek, bo wtedy wystarczyłyby na przykład treningi 2-3 razy w tygodniu. Natomiast jeżeli już chcemy trenować zawodnika wyczynowego, no to nie ukrywam, że koszt jest wtedy dużo większy, ale to też zależy, jak dobry jest zawodnik, bo jeżeli jest dobry wcześniej, to zostanie wyłowiony, dostrzeżony i... Dokładnie, na pewno można liczyć na pomoc tych ośrodków treningowych. A czy ty sama grasz tenisa jeszcze? Tak, no nie ma wyjścia. Znaczy możesz... Bo to tak jest z zawodowcami, że w momencie, w którym przychodzą do trenerstwa, to tak nie gram mogą, jeszcze mogą absolutnie. Już nie chcieć. Tak, gram nie. Jeszcze na przykład z moim mężem Robertem wygraliśmy parę turniejów w kategorii mąż-żona, także gramy też na rekreacyjnie jeszcze, ale nie ukrywam, że jest mało czasu. Aniu, bardzo Ci dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Trzymamy kciuki za Twoje sukcesy jako trenerki, za sukcesy Twoich podopiecznych. Masz w sobie bardzo dużo energii, bardzo dużo pasji. Trzymamy kciuki i dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.